Okej. To za jakieś 3-4 minutki zaczniemy webinar. W porządku, to możemy już zacząć. Czy wszyscy widzą slajd? Okej. To zacznijmy. Jak wszyscy wiemy, ten webinar będzie dotyczył wprowadzenia do Bootstrapa. Będzie on sensownie długi? Może nie aż tak długi, ale wszystko, co potrzebne, na pewno dzisiaj omówimy, żeby zacząć zabawę z Bootstrapem. Czym jest Bootstrap? A raczej może zacznę od tego, czy wszyscy mają jakiś edytor typu Sublime Text? Okej, przeglądarki też macie? Dobra, świetnie, świetnie. W takim razie, czym jest Bootstrap? Bootstrap jest to darmowy frontendowy framework mający na celu uproszczenie tworzenia stron internetowych. Dołączone są do niego szablony dla takich rzeczy jak przyciski, tabele, nawigacje, modale, slidery i wiele innych rzeczy. Co nam to wszystko daje? Daje nam to o wiele łatwiejszy sposób na stworzenie tej strony. Nie zajmuje nam to tyle czasu, gdybyśmy wszystko pisali ręcznie w CSS-ie i w HTML-u. Czemu akurat wybieramy Bootstrapa? Jest to jeden z wielu frameworków, oczywiście, frontendowych, ale jest on jak jednym z bardziej przyjaznych wykorzystywaniu. Bo co nam do niego jest potrzebne? Potrzebna jest nam znajomość HTML-a i CSS-a. Podstawowa oczywiście. Chęci. Tak, głównie chodzi o chęci. Piotr, możliwe około godziny, może troszeczkę ponad. Bootstrap również wspomaga nas w tworzeniu responsywnych stron, których układ automatycznie dostosuje się do rozmiaru okna naszej przeglądarki, czy też tabletu, czy może smartfona. No i oczywiście wspiera wszystkie popularne przeglądarki. Skąd ściągnąć Bootstrapa? Jak widzimy, trzeba wejść na stronę www.getbootstrap.com. Nie, to nie jest to samo.
Co jest nam potrzebne, jak się z samego początku pytałem? Czyli edytor tekstowy, taki jak Sublime Text, przeglądarka, no i dużo chęci. W takim razie możemy zacząć. Przejdźmy wszyscy na poziom Extreme, tak. Przejdźmy wszyscy na stronę, którą podałem na czacie. I z tej strony ściągnijmy całą paczkę na nasz dysk. To jest link Download Bootstrap. Tak, Rafał, webinar jest nagrywany i będzie udostępniany później. Jak ściągniecie, to pokażcie plusikami, że macie już ściągnięte. Ok, w takim razie w tym momencie stwórzmy gdzieś nowy katalog, w którym umieścimy naszą rozpakowaną paczkę, na przykład Bootstrap. Tak będzie udostępniona. Tutaj jest treść pliku index.html, którą należy wkleić. Plik indeksy wklejamy do plik indeks wklejamy do folderu, który stworzyliśmy, czyli jak wskazałem, może być to folder Bootstrap, tam gdzie mamy swoją paczkę. Ściągamy pierwszą, tam jest napisany Download Bootstrap. Okej, okay, w porządku, to lecimy dalej z teorią. Grid system. Czym jest grid system? Jest to tak jakby rusztowanie naszej strony, które grupuje wszystkie
elementy, w której umieszczamy nasz content z naszej strony. Grupuje je w kolumnach. Bootstrap również zawiera w sobie klasę container, który z góry ma zdefiniowaną szerokość oraz marginesy po obu stronach. W naszej ściągniętej paczce, w zależności od szerokości naszego ekranu, będzie miał różną wysokość. Szerokość, przepraszam. Natomiast w klasie row będziemy umieszczać wszystkie kolumny, a tych kolumn jest całe 12. Klasę kolumn definiujemy poprzez nadanie klasy danemu divowi, czyli col, myślnik x, myślnik y, gdzie x to jest rozmiar urządzenia, przy którym ma mieć ilość, x to jest rozmiar urządzenia, a y jest to ilość kolumn. Czyli w przypadku, gdy chcemy, żeby nasza strona, nasze kolumny pokazywały się jako 12 kolumn na dużym ekranie, to piszemy col myślnik LG, czyli jak tutaj, LG jak standardowe na ten moment monitory, Y12, czyli dla sporych rozdzielczości nasza strona będzie miała 12 kolumn. Teraz przydatne klasy znaczniki, które możemy wykorzystać razem z Bootstrapem. Klasa lead, którą przypisujemy paragrafowi, daje nam taki efekt, że uzyskujemy powiększony paragraf. Natomiast klasa znacznik mark podświetla nam tekst, który jest objęty tym znacznikiem. U podkreślony tekst. Natomiast klasa text left bądź center lub right wyrównuje nam tekst do lewej, prawej bądź go nam centruje. I tutaj możecie zauważyć coś takiego, że na poprzednich webinarach opisywaliśmy to wszystko w CSS-ie, czyli braliśmy selektor paragrafu i dopiero wtedy text align left, prawda? A w tym momencie do tego paragrafu ten paragraf dostaje od nas klasę, którą zdefiniował twórca Bootstrapa i za nas to wszystko robi i jest wszystko ok, bo nie musimy się babrać w CSS-ach. Adres to jest znacznik używany do prezentacji danych firmowych, kontaktowych i ważne jest, aby każdą linię w tym znaczniku oddzielać znacznikiem break. Klasę do tabel. Pierwszą z klas którą poznamy, jest to table strip, która nadaje naszej tabeli tak jakby efekt zebry. Na pewno kojarzycie, o co chodzi, że co wiersz jest inny background color. Table hover tworzy nam takie zachowanie, że gdy najeżdżamy myszką na dany wiersz, to również zmienia nam się kolor background, tła. Również możemy nadać klasy poszczególnym wierszom, do znacznika na przykład tr. Dodajemy jedną z niżej wymienionych klas. Success zmienia nam kolor wiersza na zielony, warning kolor żółty, czy też danger kolor czerwony. Na każdej stronie znajdziemy na pewno jakiś przycisk. Tutaj Bootstrap przychodzi nam z pomocą i dodatkowymi klasami. Do wyświetlenia przycisku skorzystamy ze znacznika A, czyli Anchor, lub też Button i klas takich jak
Button Default, Button Primary, Button Warning i wiele, wiele innych, które możecie spokojnie znaleźć na stronie getbootstrap.com. Również możemy skorzystać z większych rozmiarów, gdzie składnia występuje następująco, czyli jest Button Primary, czyli wygląd naszego przycisku, i Button myślnik Large, to jest skrót od Large, więc w ten sposób postępujemy z tymi rzeczami. Czy wszystko jest dla Was do tej pory zrozumiałe? Tak. Z tego co wiem, że to można użyć obu. Okej. Bootstrap oferuje nam również klasy, które możemy użyć w modyfikacji wyglądu naszego obrazka, na przykład zaokrąglając jego rogi. Klasy, z których możemy skorzystać, to na przykład IMG Rounded, IMG Circle czy IMG Thumbnail. Oczywiście klasy te dodajemy do znacznika IMG. Jak mówiłem, dosyć szybko nam idzie i ten webinar będzie dosyć krótki, dlatego przejdziemy od razu do ćwiczeń. Zrobię 2 minutki przerwy. Tak, webinar z JavaScriptu będzie w przyszłym tygodniu.
Okej, czy widać mój ekran? Okej, świetnie. To zacznijmy od ćwiczenia pierwszego. Jako, że mamy już swój szkielet strony, zaopatrzmy go w div o klasie container oraz w której zawiera się znowuż div row, który będzie naszym pierwszym rzędem, gdzie z kolei znajduje się paragraf z napisem Hello World. Czyli najpierw tworzymy kontener. Jak widzimy, mamy efekt. Spójrzmy na to teraz w ten sposób. Stworzyliśmy klasę container, znaczy div o klasie container, na sensie row. Dodaliśmy nasz główek. I spójrzmy, co nam najważniejszego robi klasa container. Klasa kontener nadaje naszej stronie szerokość 1170 pikseli. Z kolei row nadaje nam marginesy z lewej i z prawej po minus 15 pikseli. I to wszystko jest zawarte właśnie w frameworku, którego używamy. Czyli już w tym momencie widzimy, jaki mamy plus skorzystania z Bootstrapa i czego już nie musimy pisać z palca. Jak widzicie, żeby udowodnić, że Bootstrap jest responsywny, to zmniejszmy sobie troszeczkę naszą stronę i sprawdźmy jeszcze raz, jaką nasz kontener ma szerokość. W tym momencie ma 750 pikseli. Przy rozszerzeniu ma 970 pikseli, a następnie 1170. Czy wszystkim to działa? W jaki sposób zmniejszyć? Na Firefoxie jest skrót Ctrl Shift M. W Chromie, z tego co kojarzę, też to jest, tylko nie wiem dokładnie gdzie. Inaczej to się nazywa na pewno troszeczkę. Okej, możemy lecieć z drugim ćwiczeniem. Okej. Jeszcze pół minutki poczekamy.
Wojtek, to zmniejszenie bazuje nam, udowadnia nam, że Bootstrap jest responsywny, ponieważ spójrzmy, klasa kontener ma w tym momencie szerokość 1170 pikseli, tak? A gdy zmniejszymy troszeczkę naszą szerokość ekranu, to ta klasa zmienia się już, znaczy szerokość tej klasy zmienia się na 970 pikseli. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak dokładnie. Gdy będziecie, załóżmy, pisać, kodować frontend i będziecie mieć za zadanie zrobić mobilną wersję, responsywną wersję jakiejś strony, no to musicie cały czas testować. Jak to wygląda? Okej, to przechodzimy do następnego ćwiczenia. Stwórz trzy kolumny, które mają taką samą szerokość i umieść w każdy nagłówek z dowolną treścią. Ja sobie pozwolę, że zrobię to z tego. W Sublime jest to po prostu Ctrl Shift i dany wiersz strzałką w górę. Okej, czy wszyscy to napisali? Okej. W takim razie sprawdźmy efekt naszej strony. Tym momencie mamy tutaj trzy różne kolumny, jak możemy zauważyć. Pierwsza, druga, trzecia. Dla utrudnienia zróbmy teraz coś takiego, że przy mniejszych rozdzielczościach to sprawdźcie, czy na pewno użyliście prawidłowych klas. Czy one się znajdują w dobrych miejscach. No to w każdym razie musicie mieć źle załączony framework do naszego HTML-a.
to dla urozmaicenia zróbmy coś takiego, że w tym momencie te dwa pierwsze divy dla małych rozdzielczości będą układać się w ten sposób, że będą dwie kolumny i pod nimi będzie jedna, która zajmie 12 kolumn. Ktoś ma jakiś pomysł, jak to zrobić? Dokładnie. Sprawdźmy efekt. Na razie nic nam się nie zmieniło tutaj. Jak widzimy, do momentu zmiany mamy trzy kolumny, ale gdy się zmienia, tworzą nam się dwie, a pod nimi trzecia, która zajmuje całe 12, całą ilość 12 kolumn. Okej, okay, to przejdźmy w tym momencie do następnego ćwiczenia. Pod poprzednimi ćwiczeniami stwórz tabelę z trzema wierszami i nadaj jej klasę table hover. Artur, nie rozumiem pytania. Okej, czyli stworzyliśmy tabelę. Czy u wszystkich wygląda identycznie?
Jak zauważyliście, dzięki naszej klasie Table Hover, po najechaniu myszką na dany wiersz, zmienia nam on kolor. Żeby udowodnić, że to jest za sprawą właśnie tej klasy, ją sobie usuniemy i zobaczymy, że ona już tak nie działa. Czy już widzicie, w jaki sposób Bootstrap nam ułatwia o wiele bardziej pracę? Nie musimy tego klepać, że bierzemy sobie table, hover i dopiero zmieniamy mu klasę, tylko po prostu korzystamy z klas, które nam udostępnił Bootstrap, wklejamy je i się cieszymy świetnym efektem. Urozmaićmy troszeczkę tą tabelę w takim wypadku. Dodajmy po jednej kolumnie. Nadajmy jej klasę, tej kolumnie nadajmy klasę warning. A tej success. Tak, dokładnie. Nie wiem, jak twój nick czytać, ale tak, są tam wylistowane. W jaki sposób kopiować w Sublime? W Sublime kopiujemy takie rzeczy, najeżdżamy i klikamy Ctrl D. No to w takim razie tak, Tomku, tam można znaleźć wszystkie klasy i wszystkie feature'y, które nam dostarcza Bootstrap. Ctrl Shift. Czy wszyscy dodali po jednej kolumnie? No to sprawdźmy efekt. Czy wszystkim wyszło identycznie? Dobra, to w takim razie przejdźmy do ćwiczenia czwartego. Pobawimy się troszkę z modyfikacją obrazków. Wrzuć trzy obrazki, czyli to już jest zadanie dla was, żeby sobie znaleźć każdy swój obrazek, gdzie każdy z obrazków będzie miał inną klasę. Więc wierzę, że teraz sobie ściągniecie na szybko jakieś trzy obrazki, może być ten jeden i ten sam. Po prostu go ostujemy na trzy różne sposoby. Ja się przyznam, że już mam przygotowane wszystko. Już pokazuję kod.
Robimy sobie trzy kolumny. Nadam sobie tutaj jakąś odgórną wartość wysokości i szerokości. Okej, czy już wszyscy to zrobili? Tak, oczywiście, Alta też dodajemy, możemy dodać. Okej, czy wszyscy to mają? Nie, Wojtek, nie trzeba, ale nie robimy w tym momencie skalowalnych obrazków, więc. Okej. No to sprawdźmy nasz efekt. Jak widzimy, pierwszy obrazek o klasie IMG Circle jest opisany w kółko. Jak widać, IMG Circle nadaje mu border radius 50%. Z kolei thumbnail nam go oscylowuje w taki sposób, a nie inny. Raczej nie będę tego tłumaczył. Jaki ostatni obraz z IMG Rounded? No, wiele on się nie różni od tego pierwszego. Tylko ilością pikseli border radius. Tylko, że tutaj jest procentowo, a tam w pikselach. Czy wszystkim wyszło identycznie? Czy ktoś ma jakieś pytanie dotychczas? Czy czegoś nie dopowiedziałem?
A czy podałeś je w cudzysłowiu? Na pewno? Okej, było tutaj pytanie, jak wyśrodkować w kolumnie takie obrazki? Z tego co wiem, to jest chyba taka klasa jak Center Block w Bootstrapie. Zobaczmy, czy to na pewno ta. Tak, Center Block nadaje nasz obrazek, staje się blokiem i ma wyrównanie marginesu z lewej i z prawej strony. Rafał, oczywiście można, tylko jeżeli robisz to z głową, to nie będzie problemu. To znaczy, czy można te klasy Bootstrapa nadpisywać swobodnie w oddzielnym CSS? Można, ale to jest w sumie bez sensu, bo jeżeli już chcesz coś zmieniać tak naprawdę, no to już wolałbym to zmienić w pliku Bootstrap CSS i tutaj szaleć. Okej, okay. Dobra, czyli zrobimy teraz sobie ostatnie ćwiczenie. Jak mówiłem, dosyć szybko nam poszło. Treść zadania to stwórz trzy przyciski o klasach Button Default, Primary i Warning oraz jeden powiększony przycisk o klasie Button Primary, Button Large. To zróbmy sobie następnego row.
Okej, czy wszyscy zrobili? Podążacie za mną? Czy coś za szybko robię? Adriana, tak, lekcje będą dostępne. O linkach dowiecie się na pewno w mailach, które zostaną do nas wysłane. Tak, Tomek, były poprzednie. Były z podstaw HTML i CSS. Okej, to poczekam na wszystkich, czy wszystkim się uda to napisać. Okej, już wierzę, że wszyscy to mają. Jak widzimy, mamy cztery nowe przyciski. Okej. Okej. W takim razie przejdźmy do efektu naszej pracy. Jak widzimy, czy wszyscy mają ten sam efekt? Dobra, świetnie. Jak już mówiłem, ten webinar będzie dosyć krótki, w miarę treściwy, ponieważ gdybyśmy mieli opowiedzieć wszystko, miałbym opowiedzieć wszystko, jakie są funkcjonalności, feature'y w Bootstrapie, to naprawdę by nam nie szło godziny, tylko 12. Czy macie jakieś pytania? Jak niebieski zamieni na zielony.
Tak, głównie tak, choć możesz oczywiście, załóżmy, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, nadać mu nową klasę i nadpisać background color is important. Albo modernizację Bootstrapa. Okej, czy są jeszcze jakieś pytania? Pytajcie, pytajcie. Jak łatwo rozszerzać o nowe rozdzielczości, czyli no, cały Bootstrap, jeżeli chodzi o responsywność i zmianę rozdzielczości, opiera się na media queries. Więc jeżeli chcesz do danej rozdzielczości zastosować inne style, to musisz skorzystać z media queries. Do rozdzielczości, obrazki do rozdzielczości jest taka klasa jak w Bootstrapie IMG Responsive bodajże, tak. IMG Responsive, właściwie możemy spróbować. Zobaczymy co się. I spróbujmy zeskalować ten obrazek. Czy to jest o to ci chodzi? Jak widzimy, te obrazki mamy na sztywno ustawione, ale ten jeden, który ma klasę IMG Responsive, która notabene dodaje no maksymalną szerokość po prostu na 100%, czyli jak zmniejszamy kolumnę, to jej szerokość się zmniejsza, ale tak czy siak obrazek zachowuje swój znaczy, zachowuje się w ten sam sposób, czyli też zajmuje szerokość 100%. Jak zauważyliśmy, obrazki się skalują w ten sposób, że jest to już jakiś wstęp do responsywności, ponieważ już nam się zrobiło w ten sposób, że każdy obrazek poniżej jakiejś rozdzielczości zajmuje całe 12 kolumn. Tak? Okej. Okay. Jeszcze jakieś pytania? No, Artur, jeżeli chcesz tworzyć już. Jeżeli stworzysz nowe media queries, to czy jest jakaś metoda, że stworzy mi zestaw klas, jak w przypadku CSS? No nie, to już w tym momencie powinieneś sam napisać. Właśnie chodzi o to, że Bootstrap został stworzony po to, żeby ludziom ułatwić, bo jednak zanim stworzyli Bootstrapa, to musieli wiedzieć, jakie rzeczy są potrzebne ludziom. Jeżeli masz potrzebę, załóżmy, żeby mieć 24 kolumny, no to równie dobrze możesz skorzystać z frameworku, jakim jest Grid 960. Tam możesz modyfikować ilość kolumn. Tam chyba jest do 24 nawet. Nie orientuję się aż tak, nie korzystałem. Tak, to owszem, ale jednak jest to troszeczkę. No, jak na ten moment, troszeczkę dla nas bez sensu. Jednak to jest wprowadzenie do Bootstrapa, a nie webinar o tworzeniu czegoś takiego jak Bootstrap.
Możesz napisać, dla jakich rozdzielczości obraz ma się zmienić. Obraz powinien się zmienić dla. Tutaj to akurat poszło z automatu, ponieważ obrazki są, były dosyć szerokie, w pewnym momencie się rozpychały i nie miały miejsca. Więc, ale nie za bardzo rozumiem pytanie, bo, dla jakich rozdzielczości obraz ma się zmienić? Grzegorz, co do twojego pytania, czyli generalnie ma w ustawieniu miejsce w jednym miejscu jakiś parametr pod jaką, owszem jest coś takiego, tylko dobra, nie, tu nie, tu nie, tu. Jeżeli znajdę, to będzie fajnie, nie? Grzegorz, tak jak... Szczerze powiedziawszy, nie korzystałem z Bootstrapa i WordPressa naraz. Korzystam raczej z template'ami WordPressowymi, no to tam widziałem, że był w użytku właśnie Grid 960. Właśnie do tej pory jeszcze nie znalazłem, jaki to jest skrót. Wiem, że pierwszą klasę mogę spokojnie dodać, ale zresztą jeszcze nie wiem. Ale odpowiedź do Grzegorz, może to cię troszeczkę nakieruje na może ci to się, no jakoś ci odpowiem w ten sposób. Jeżeli chcesz pod siebie dostosować ten framework, no to możesz oczywiście zaedytować na przykład w pliku Bootstrap CSS. W jaki sposób będzie się na przykład call XS9 zachowywał, że nie będzie miał na przykład 75%, tylko 80% szerokości. Więc tutaj możesz co nieco nadpisać. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję wszystkim za udział w webinarze. Mam nadzieję, że coś z niego wynieśliście.
I przypominam, że za tydzień będzie webinar z JavaScriptu. Więc wpadajcie, wpadajcie. Tak, będą podstawy. Joanna, już ci podaję link. Pod tym, na YouTube i na tym kanale, znajdują się wszystkie poprzednie webinary. Dobrze, dziękuję bardzo wszystkim za uczestnictwo. Pozdrawiam Was. Hej.